piątek, 6 października, 16.41. Przyjechałem do Strzelec sobie polatać. Popadzie. Była piękna, słoneczna pogoda. No i paskudna chmura szła z zachodu, ale ona przejdzie i o godzinie gdzieś 5 do 6 będziemy sobie latać. No co prawda jest mokro, ale mam płachtę, gumowieśki, bez problemu damy sobie radę. O, tam już idzie piękna, słoneczna pogoda do nas. Tylko po prostu przyszło to paskudstwo czarne, ciemne. I tam też ładna, słoneczna pogoda. Ja mam dzisiaj ochotę sobie polatać po tym opadzie deszczu. No, widać, że już ostatnie krople deszczu, bo chmura się już kończy. Zaraz sobie zejdzie tutaj ze Strzelec. Słoneczko ładnie chce już wyjść. Tam mamy na zachodzie piękny błękit i stamtąd mamy spływ pogody, czyli za chwilę skończyć powinien się opad. Tam ostro leje, tutaj słoneczko wyszło, ostatki z tej chmury, a tam już błękit. No i oczywiście co? No, mamy piękną tęczę. Piękną tęczę. Także tak to wygląda. O, podwójna! Podwójna tęcza. No i taką mamy scenerię. A mianowicie na zachodzie mamy piękną, słoneczną pogodę i błękitne niebo. O, tutaj widać. No i przez Strzelce i Fordon przeszła paskudna, granatowa burza. Wiaterek taki sobie do przyjęcia, uważam. No i mamy teraz piękną tęczę. To wszystko co? Ciemny granat poszło sobie w kierunku na Toruń, no i na Grigoria. O, no wszyscy ci, którzy są tutaj po tej północnej stronie Bydgoszczy, no mają teraz taką piękną, słoneczną pogodę. O. O. No, mokro jest, czyli zgodnie z przewidywaniem, co nie? Przydaje się w trajce oczywiście chlapacz na takie warunki, żeby być suchym. No i gumowieśki, wyposażenie awaryjne, no i płachta. No idę rozkładać płachtę, bo mam ochotę się przelecieć. Na razie jeszcze widzę po drzewach trochę dmuch, ale to tam już ostatnie podrygi, jak tylko ta chmura zejdzie, to będzie superowo. Wiaterek no prawie że zdech przez chwilę, ale jeszcze ostatnie podrygi, a tam końcówka tęczy gdzieś tam u Grigoria. Jest godzina 17. No, dzisiaj mam ochotę sobie polatać nie na Auguście z Cayennem, tylko na swojej dymiareczce z Simco. Także wypakowuję. No, widzę, że kierunek wiatru co chwilę się zmienia bardziej na taki południowo-zachodni i stwierdziłem, że jednak tutaj z boiska sobie wystartuję. To jest bardziej równo, mniej wody, ale i tak idę położyć płachtę. Oczywiście silnikiem sobie pomogłem, żeby rozłożył mi silniczek ładnie płachtę, także trzeba odpowiednio ustawić. No, kierunek wiatru jest, powiedzmy, że stamtąd. O, dobra, idę kłaść skrzydło. Wszystko gotowe, startujemy. Wiaterek
No kręci momentami piernie, momentami jest cisza totalna. Idę po przekątnej, tam mam budkę. Budkę na drągu stalowym, drzewo. Ale to już powinniśmy przejść tutaj. Co nie? Jest godzina. O kurczę, zapaliło mi się, że słaba bateryjka, muszę wyłączyć. Coś z powietrza jeszcze nagram. Jestem na ziemi, wylądowałem, miałem dużą prędkość przy podejściu, bo z wiaterkiem, tak widać, ślady, prawda? Polatałem sobie. Polatałem sobie 23 minutki, jest 18:28. No, zdążyłem skrzydło rzucić, byle jak byle było, na płachtę, żeby nie zmokło. Aczkolwiek nie udało mi się trafić płachtę, bo po prostu przy starciu ona została zdmuchnięta, taki cienki się zrobił. I no, częściowo powiedzmy, że położyłem, a bardziej raczej nie. O, także super sprawiła się dymiareczka. Piękne widoki. Nie żałują ci, którzy nie mieli ochotę albo nie umiałem sobie zorganizować latania po deszczu. O, no dobra, składamy się i zwijamy.